Jakie doświadczenia wpłynęły na to, że zdobył złoty medal Igrzysk Olimpijskich? Słuchasz podcastu Do Startu z Sandrem Surwiłą. Dawid, cieszę się, że przyjąłeś zaproszenie. Powiedz mi, jak się czujesz jako niespodziewany złoty medalista olimpijski? Czuję się świetnie. Czuję się świetnie, ponieważ bardzo wiele osób podchodzi do mnie, gratuluje mi i cieszy się tym sukcesem razem ze mną. Czego się nie spodziewałem, jak wiele osób oglądało i śledziło naprawdę moje poczynania w Sapporo, ponieważ wiadomo, trwa to długo, ale myślę, że jeżeli ktoś zaczął i widział, że gdzieś tam w tej czołówce cały czas jestem, to już później nie chciał przestać tak naprawdę. I to jest wspaniałe, że mogę się tym cieszyć z innymi. Powiedz mi, jak w ogóle zaczęła się twoja przygoda z chodem i dlaczego chód sportowy? Skąd ten bardzo pomysł? Dawno temu, już 18 lat temu, przypadkowo, ponieważ biegałem, mój tata jest trenerem lekkiej atletyki i od dzieciaka praktycznie pamiętam, że... Lekkiej atletyki, ale nie chodu, tylko ogólnie? Czy... Głównie zajmował się biegaczami od zawsze, od kiedy pamiętam. Od dzieciaka miał już swoje grupy biegowe i w pewnym momencie miał taki natłok pracy, że jakby już nie... Musiał przestać zajmować się właśnie tym, czyli sportem na chwilę i miał znajomych w miejscowości obok, czyli w Bieruniu i mówi: Dawid, spróbuj sobie, tam są też dobrzy trenerzy, poszedłem tam, właściwie to zawieźli mnie, później zacząłem chodzić i trenerka moja pierwsza mówi: Dawid, spróbuj sobie tego chodu, jeżeli ci się spodoba, to zostaniesz, jeżeli nie, to będziesz biegał. A stąd też decyzja o chodzie, ponieważ biegacze tam byli na miernym poziomie, a chodziarze jeździli na Mistrzostwa Polski. A Mistrzostwa Polski były dla mnie wtedy szczytem marzeń jako dzieciak. Taką abstrakcją wręcz można powiedzieć. I bardzo łatwo i szybko przyszła mi technika, progres wyników, jeżeli chodzi o czasy. Zajmowałem wysokie miejsca, więc no to mnie nakręcało, bo zawsze rywalizacja mnie nakręcała. No już po roku treningów na tych Mistrzostwach Polski zdobyłem brązowy medal, który był takim samym zaskoczeniem wówczas jak ten medal teraz. Ale próbowałeś biegania wcześniej, czy od razu? Tak, biegałem dużo, jasne. Grałem sobie też w piłkę, jeździłem też z bratem, skakaliśmy na rowerach, ale już w pewnym momencie, gdy zobaczyłem, że ten sport jakby w jakiś sposób, że się nim jaram, że sprawia mi to radość, że poznaję nowych ludzi, tak się w to wkręciłem, że też nie chciałem, wracając do rowerów, ryzykować kontuzji. I no do dzisiejszego dnia tak jest. A powiedz mi... Biegałeś jakieś konkretne dystanse? Czy to było... Różne, ale głównie dłuższe dystanse. Czyli no powiedzmy, że w podstawówce tym dłuższym dystansem to był pewnie kilometr jeżeli za dzieciaka, a później się wydłużał aż do bodajże 10 kilometrów. I to były biegi uliczne, głównie biegi uliczne i przełaje. A, bo wiadomo, są określone przepisy, jeżeli chodzi o chód sportowy. Nie było tak, że potem z biegów ciężko ci było przeskoczyć, jeżeli chodzi o technikę chodu? No bo tam są przepisy, że tak. nie możesz jakby... Jedna noga musi mieć kontakt zawsze z podłożem i noga, którą stawiam, tak zwana noga wykroczna, musi być prosta w stawie kolanowym. To są dwie zasady główne i nie było, znaczy czy było mi trudno, to już było dawno temu i wiem, że początki faktycznie były trudne, bo ta technika wiąże ze sobą też jakby taki, powiedzmy, myślę, że można powiedzieć i nawet ból, jeżeli chodzi o piszczela, ponieważ właśnie tą stopę zadzieramy w górę po to, aby to kolano było wyprostowane i żeby zaakcentować to stawianie napięte i tak dalej. Więc nie... i było trudno i nie, tak bym powiedział. No, trochę chyba też ten przeprost w kolanie się tak jest, mocno akcentuje, tak. Nie? Zgadza się. No, u różnych zawodników anatomicznie to już później różnie wygląda. A takie są kontuzje związane z chodem konkretne? Uważam, że chód ogólnie sportowy jest bardzo mało kontuzjogenny. Jeżeli wszystkie tak naprawdę kontuzje biorą się z tego, że my robimy bardzo duży kilometraż tygodniowy, tak jak maratończycy, więc przeciążeniowe, jakieś dolegliwości, a tak typowo mogę też mit obalić od razu, jeżeli chodzi o biodra, które tak się poruszają. Tak, chciałem też zapytać. Tak, i wszyscy się śmieją, no ale wykręcicie pupciami. Nikt nie znam chociażby, który miał problem z biodrami. Więc to jest też mit troszeczkę, bo tak naprawdę ten ruch, który my wykonujemy, my ruszamy miednicą przód, tył, dlatego żeby wydłużyć krok. Tak, a
pomyśl sobie, że przykładowo, jeżeli mam 50 km, robimy na przykład 50 tysięcy kroków i 1 centymetr daje nam pół kilometra. Tak. Więc przepaść. Tak. 1 centymetr, a możemy wydłużyć ten krok znacznie bardziej. Powiedz mi, swego czasu, jeszcze za czasów Roberta Korzeniowskiego, były przypadki, że był nawet chyba na ostatnich metrach. W Barcelonie, tak jest. Przed samym wejściem na stadion. Z czego to wynikało? Ze złej techniki. Ale... No bo wiadomo, tak. jeżeli tam chyba zawodnik chce kogoś wyprzedzić i emocje biorą górę, to tak, no ale u Roberta gdzie tam... Nie było takiej sytuacji. Uważam też, że raz, że Robert wtedy, jeszcze w tamtych czasach, naprawdę można powiedzieć, że miał tą technikę, nazwijmy to dyskusyjną, a to był jeden problem, a drugi był problem taki, że wtedy Robert wyprzedził lokalnego Hiszpana, no i niestety... I ktoś podjął taką decyzję, uważam mega nie fair, bo jeżeli ktoś pokonuje taki dystans, to nagle mu ta technika jakimś cudem się nie psuje, prawda? To jest jedno i jeszcze drugie, gdyby walczyli bark w bark, to rozumiem, że emocje chce tam, tak jak mówisz, o te kilka centymetrów krok wydłużyć, przyspieszyć, no to jest zdecydowanie możliwość, wtedy bym to też zrozumiał, ale takie coś to już jest takie typowo dla mnie chamskie zachowanie i no ja też się z tym nie zgadzam i no... Strasznie mi się to nie podobało wówczas i w sumie do dzisiaj. Uważam, że to było nie fair. Taki sport, nie? W sensie, że... Taki sport, ale też jeżeli siedzisz w tym sporcie, to widzisz, czy ktoś ma dobrą, czy złą technikę. I sędziowie też to widzą, a patrząc na te igrzyska i to, że na 50 km zdyskwalifikowano zaledwie dwóch zawodników, to pokazuje też, jak wszyscy już zwracają uwagę na tą technikę i naprawdę przywiązują do tego dużą wagę. A tam jest tak, że dostajesz ostrzeżenie? Tak. Żółta, czerwona kartka, czy dwa ostrzeżenia? Jak to wygląda? Tak, dostaję przede wszystkim, że... Dobra, dostaję trzy kartki. Mogę dostać i trzecia kartka to jest w tym momencie pit stop. Kiedyś tego nie było. Czyli na 20 km 2 minuty, na 50 km 5 minut. A, okay. I jeżeli dostajesz 5 minut na 50, to czasami po prostu... No to już jesteś praktycznie wykluczony z zawodów. No tak, no ty wygrałeś z drugim o 30 sekund? O 30 coś tam sekund, no nie pamiętam. Czasami może dzielić pierwszego i 30 zawodnika, 5 minut. Okay. Więc to jest, no to jest przepaść, ale teoretycznie możesz ruszyć dalej i okay. No czwarta w tym momencie kartka cię dyskwalifikuje. Ale ważne jest też to, że nie może jeden sędzia ci pokazać tego, tylko od trzech różnych musisz te ostrzeżenia dostać, rozumiem, żeby to miało sens po prostu. I mało tego, główny sędzia o tym decyduje, czyli jakby czwarta osoba. A, okej. Okay. Czyli bardziej sprawiedliwie. Tak, dzisiaj. Więc nie jest to przypadek na pewno. Okay. A ja powiem ci też ciekawostkę, że na tych igrzyskach byłem jedynym zawodnikiem, który nie dostał ostrzeżenia nawet. O. Więc technika jest dobra. Jest, okay. Jest dobra, ale może być jeszcze dużo lepsza. Tak? Bo cały czas nad tym pracuję i w tym roku zacząłem pracę z super panią fizjoterapeutką, która popatrzyła troszeczkę na mój ruch globalnie i zawsze miałem bardzo dobrą technikę. Nigdy nie miałem problemów z ostrzeżeniami i tak dalej, ale to jest za mało i musieliśmy poprawić jakby cały ruch od dużego palca u stopy po czubek głowy. Okay. Wszystko. I dalej nad tym będę pracował. Już do końca życia będę musiał nad tym pracować, okay, sportowego. Okej, okay, ale to jest fizjoterapeutka związana z lekkoatletyką, z chodem? Zupełnie nic. Nie. Zupełnie nic. Jest to super. Czyli przeanalizowała twój ruch? Tak, przeanalizowała mój ruch i dalej analizuję, ponieważ ja z każdego treningu robię filmy, sam to analizuję, przesyłam jej i uważam, że to jest super. W ogóle osoba, która, tak jak mówisz, no nie miała nic wspólnego z lekką, a jednocześnie ona na to patrzy typowo fizjologicznie, jak to powinno wyglądać, no i jak widać sprawdziło się to na złoto. Okej, okay, czyli robiłeś już ćwiczenia, techniki, ćwiczenia, które ona już przed olimpiadą zapracowała? Tak, już myślę, że co najmniej pół roku, a może i więcej, nie pamiętam dokładnie. Okay. No i bardzo dużo tych ćwiczeń. Myślisz, że to złoto w dużej mierze jest efektem tej pracy, czy... Uważam, co się złożyło na to złoto? Na to złoto, co się złożyło? Przede wszystkim trening, który wykonałem przed. To był pierwszy taki rok, gdzie wykonałeś taką pracę? Czy to nie, to była powtarzalność? Wiesz co, rok wcześniej w ogóle podjąłem decyzję o tym, że będę startował 50 km. Czyli 2020 przed Tokio, które miało być w tamtym roku, czyli przed igrzyskami. Wyobraź sobie, że na 5 dni przed startem dowiaduję się, kiedy mam robić minimum, że odwołują zawody. Pandemia. Później odwołują kolejne zawody, później Międzynarodowa Federacja zamyka nam cały sezon i nie ma żadnych zawodów w tym roku. No i automatycznie przeniosło się to na kolejny rok, co też uważam było dla mnie bardzo znaczące, ponieważ miałem więcej czasu na to, żeby się zaadoptować do tego. Większy luz, nie było stresu też, nie?
No wiesz, stres był, bo jakby znaczy, ja miałem jedną szansę tylko, żeby zrobić to minimum. A, okej, rozumiem. Więc to jest mało, naprawdę. Bo albo się uda, albo się nie uda. I co dalej? Ta technika, o której już wspomniałem, bardzo dużo mi pomogła w tym, żeby podczas samego właśnie tego chodu sportowego na dystansie czy na treningach mieć dużo więcej luzu, swobody i zdecydowanie właśnie ten krok, od którego zacząłem, bardzo uważam, wydłużyłem i jednocześnie poczułem taki luz, który wpłynął na to, że to zadziałało. Wprowadziłem sobie też ćwiczenia takie, nazwijmy to, troszeczkę medytacji, troszeczkę ćwiczeń z oddechem. I co jeszcze? No, cały czas praca z fizjoterapeutą, moim trenerem jest mój tata. Teraz już od wielu lat. I nasza współpraca też się super układa, bo wcześniej pracowałem z trenerami i jakby oni coś mi narzucali i nie patrzyli na w ogóle na moje samopoczucie. Nie było dialogu, a teraz jest to bardziej na zasadzie współpracy i mówię, że źle się czuję. Czasami nawet mówię, że dobra, zrobię to, a tata mówi, nie, odpuść to, bo to nic ci nie da. Super. Czyli to jest jakby taki tajnik chyba, to, że jest dialog. Rzeczy tego, bo no, ja też na igrzyskach mama mi uszyła torby, które nosiłem. Chciałem cię o to też zapytać, bo tam więcej zawodników miała te takie... Ice packi, nazwijmy to. Tak, to są, no, musieliśmy się jakoś chłodzić, było tam bardzo ciepło i wilgotno, a nauczeni doświadczeniami z Doha sprzed 2 lat, gdzie było 40 stopni, no, po prostu padaliśmy tam jak muchy. Mistrzowie olimpijscy po prostu rezygnowali, powiedzieli, że nie chcą tracić zdrowia. Ja wtedy ukończyłem gdzieś daleko, nie wiem na którym miejscu nawet, ale zrobiłem no, mega słaby czas i po prostu to było jakby dla nas katorga i uważam, że organizatorzy tam zrobili dla nas no coś strasznego, wręcz można powiedzieć, bo no my tam balansowaliśmy na skraju, wiesz, takiego wycieńczenia, przegrzania, no ale może to też, na pewno to było po coś, bo teraz mieliśmy doświadczenie i torby, które dostawałem, w nich miałem wodę zawsze, izotonik, od czasu do czasu żel, którym uzupełniałem energię. W tej torbie, ale mówisz już na olimpiadzie. Tak. A to jest tak, że bo w triatlonach czy w kolarstwie są tylko określone strefy, gdzie możesz wziąć... Następna rzecz, którą też trzeba powiedzieć. My startujemy 50 km i to jest zawsze na pętli dwukilometrowej. Więc my 25 kółek. Dlatego, że przede wszystkim sędziowie stoją co 100 metrów. Pomyśl sobie, no jeżeli by to było na tak jak maraton 20 km, to nie by musieli za nami jeździć, albo by tych sędziów musiało być setki. Więc z tego względu, no i co 2 kilometry też, dlatego mamy punkt odżywczy, w którym możemy to odbierać. A, to spoko, czyli co chwilę tam... Uważam, że to jest pod tym względem super, że mamy właśnie możliwość dostarczania tej energii, wody, czy czegokolwiek tak naprawdę. Żele masz swoje sprawdzone, czy... Tak. Czyli nie ma tak, że musisz brać żele od organizatorów? Nie, na szczęście nie. No jeżeli by tak było, to... No kiepsko, bo każdy ma swoje, tak? Zgadza się. A też... Te żele potrafią się między sobą różnić naprawdę diametralnie. Raz, że kalorie, dwa, że składem. Nie każdemu może na żołądek służyć. Powiem ci, co mi najbardziej nie służy. Niektóre żele są tak gęste, jak, nie wiem, czy to porównać, taki gęsty syrop wręcz i są mega słodkie, a w momencie, gdy ty już bierzesz któryś taki żel, po prostu on ci nie wchodzi, jak my to mówimy. I to jest bardzo nieprzyjemne, no bo musisz jeszcze brać wodę i to zapijać, a potem nieraz i tak, wiesz... Nie wiem, odbijać się, a ja mam takie żele, których już nie zapijam, bo nie potrzebuję. Okay. Więc po prostu nieraz biorę żel, jeżeli jest bardziej słodki i po prostu wrzucam go do butelki z wodą i w ten sposób. Delikatnie, żeby był z wodą rozcieńczony, żebym już nie musiał zapijać, no bo to znowu jest strata czasu i energii. Tak, no i musisz ten oddech zaburzyć, nie? Bardzo, tak. Przy bieganiu to jest bardzo... Chodzisz w podobnym tempie, jak biegacze biegają, nie? Zgadza się i... No, niektórzy biegają znacznie wolniej. Bo ty miałeś chyba około 4,30 na kilometr ten mistrzowski Jeżeli chód, ktoś sobie to przeliczy właśnie i zobaczy, jeżeli ktoś biega, to będzie wiedział, o co chodzi. Tak. No, a najszybszy kilometr, jaki pokonałem, dotychczas zmierzony, to jest 3,29. A to chyba było, wtedy pobiłem też rekord polski od Roberta Korzeniowskiego. Pierwszy w ogóle zawodnik, który pobił jakikolwiek rekord od Roberta. Okay. To było w Glasgow, nie wiem, chyba z 3 lata miałeś temu. Miałeś po igrzyskach kontakt z Robertem Korzeniowskim? Miałem. Znacie się osobiście? Znamy się, tak. Kiedyś się poznaliśmy, bo klub, w którym byłem, był... on się nazywał klub... Czekaj, jak to było? UKS Maraton Korzeniowski. Czyli to Robert kiedy skończył karierę, postanowił, że zrobi sobie sieć klubów. Okay. Miał taki pomysł. Super to działało i dlatego też on do nas tam przyjechał. Tam go poznałem jako dzieciak, a później...
Powiem ci szczerze, zdarzyło gdzieś się sporadycznie, że coś tam zamieniliśmy jakieś, znaliśmy się, ale tak powiedzmy bardziej, wiesz, na cześć i co tam, ale nic więcej. A po igrzyskach... Zadzwonił? Spotkaliście się? Zadzwonił, spotkaliśmy się, bo też on pracuje w Eurosporcie, pojechaliśmy tam, mieliśmy w ogóle wywiad w studio, więc tak, porozmawialiśmy, pogratulował mi. No fajnie, fajnie usłyszeć takie słowa od mistrza, jednak człowieka, który ma najwięcej złotych medali w historii. Tak, no tak. Natomiast tak naprawdę chyba w dużej mierze dzięki jego sukcesowi, jego tym UKS-om na pewno to nakręciło. Jest kolejny złoty medal olimpijski w chodzie. Myślę, że na pewno, tak. Było bo to gdyby pokłosie nie, tego. Gdyby nie w Bieruniu nie było szkoły, wiadomo, to jest takie gdybanie, no ale popatrząc na to całościowo... Ale uważam, że masz rację, że zgadzam się z tym, no bo równie dobrze mógł tam być klub, gdzie przykładowo ktoś tylko biega, nie ma w ogóle chodu. Tak, tak, dokładnie. No bo chód nie jest popularny, no nie oszukujmy się. To jest super. Myślę, że teraz lekka atletyka staje się teraz bardziej niszowa, a chód w tej lekkiej jest super niszowy, więc to już jest, wiesz, tak. Wiesz, naprawdę mało tego jest i niestety gdzieś tam są te problemy, jakby to nazwać, odgórne, gdzie ten chód jest jakoś spychany bardzo. Bardzo mi się to nie podoba, no bo to jest część lekkiej atletyki, gdzie mamy super tradycje. Tak. Można powiedzieć największe sukcesy praktycznie w lekkiej, no ale gdzieś to komuś się chyba nie do końca podoba. Jest tak trochę, no bo z jednej strony można rzeczywiście inne dyscypliny, nie wiem z czego to wynika. Tu pokazuje się, łatwo jest pokazać, bo jest na stadionie, natomiast chód. Ale wiesz co, my też walczymy, ja walczę już wiele lat o to, żeby... Patrz, jest na przykład meeting, tutaj był przez płot Kamili Skolimowskiej. Super duży meeting, jest na nim ponad 30 tysięcy ludzi. I nie było chodu. I nie ma chodu. Ja mówię, dlaczego nie ma? Nie, przecież możemy zrobić na stadionie 3 kilometry. To jest 11 minut. To dokładnie. Jest tyle, co... Krócej to trwa niż tyczka, która potrafi 2 godziny trwać. A ludzie, z którymi rozmawiam, większość ludzi nie miała z tym styczności i by chciała to zobaczyć po prostu. A to jest moment. I to nie jest dla organizatora problem... No ale nie. Mam nadzieję, że to się zmieni. Może twoja w tym rola. Może wiesz, ty ja cały czas o to walczę. Może ty jesteś właśnie kolejną osobą, która powinna założyć UKS i wychować kolejnego mistrza olimpijskiego. Może. Ja myślę, że to że mój sukces dla wielu to jest bardzo duży problem, wiesz? Problem? Problem. Aha, że... Że można było to już zepchnąć zupełnie, okay, ale nagle... tutaj nie. Okay. A tutaj jest tak inaczej się dzieje i to powróciło. Ale myślę, że sobie podziałamy i będzie spoko. Myślę, naprawdę. Że nic nie dzieje się bez przyczyny. O, ja też tak uważam. I jeszcze super jest to, że Międzynarodowa Federacja, czyli World Athletics, wprowadza nam w przyszłym sezonie cykl takich challenge'y właśnie w chodzie. Nam, jeżeli chodzi o wieloboje oraz o biegi przełajowe, które to były właśnie dyscypliny, które były gdzieś tak, tam. Bo bieg przełajowy to rzeczywiście rzadko jest pokazywany. A powiedz mi, jak na przykład na tych diamentowych ligach jest chód? Ja właśnie w tym Glasgow byłem na finale diamentowej ligi, okay. Bo mnie zaprosił kolega z Wielkiej Brytanii, który tam pobijał rekord świata. Mm-hmm. I on chciał po prostu też mieć zawodników, którzy wiesz, no będą go tam raz, że gdzieś tam, wiesz, to przy rywalizacji to jest coś innego, na treningu nie da się zrobić tego, co możesz zrobić na zawodach. To jest taka adrenalina, tak. Ktoś cię napiera. No my mieliśmy kilometr pierwszy, właśnie dlatego, tam miałem ten zmierzony, 3,29 i wyobraź sobie, że ja go odepchnąłem, bo on był przede mną, bo ja hamował byłem tak cię. Rozpędzony, wiesz, hamował mnie, ale ja już potem nie wytrzymałem, bo to był bardzo specyficzny sezon też dla mnie i brakło mi troszeczkę wytrzymałości na końcu, wiesz, i... Może treningów też, bo wtedy bardzo dużo pracowałem po prostu i wtedy był dla mnie sport, ja się śmiałem, że to moje hobby, bo ja muszę zapracować na to, żeby trenować zawodowo, więc okay. To trudno było bo też to nazwać łączyłeś, sportem zawodowym. Łączyłeś pracę ze sportem wtedy. Tak, wiele lat. I dlatego też uważam, że to między innymi jest powód, dla którego tych sukcesów wcześniej, powiedzmy tak spektakularnych nie było, bo za dużo... Wiesz, działo się wokół tego, gdzie ja jechałem czasami, pracowałem po 12 godzin dziennie, nie miałem czasu zrobić w ogóle treningu i ja musiałem, na przykład trenowałem 6 dni w tygodniu i to jest jedna rzecz, no zmęczony czas po pracy. Czas na regenerację tak. To jest kluczowe. Wiesz, ja się na przykład wstawałem mega wcześnie rano, żeby zrobić trening, no wiadomo, że tu nie ma takiej jakości tego treningu, jeżeli ja już się śpieszę, bo już myślę, że muszę gdzieś jechać do roboty i tam znowu muszę być przygotowany też, więc tego było naprawdę sporo. I ile lat tak pracowałeś? Cały czas w pewnym... Nie, wiesz co, było coś takiego, że... czekaj. Po igrzyskach w Londynie, to miałem wtedy 23-4 lata. Wtedy jeszcze myślę, że... Między nie igrzyskami tak. Pracowałeś?
Jasne, oczywiście, że tak. Wiesz co, nie wiem, nie chcę też skłamać, ale myślę, że pracowałem tak gdzieś od 8-10 lat, strzelam. Okej. Okay. No. A kiedy, to inaczej, to kiedy, bo tam przed teraz igrzyskami... Nie pracowałem. Ile? Ja w zeszłym roku postanowiłem sobie, no tak jak mówiłem, no myślałem, że już będę mógł robić ten minimum w zeszłym roku, nie mogłem i wtedy postanowiłem, że nie będę pracował, żeby w 100%... Czyli postawiłeś wszystko na jedną kartę. Zgadza się, bo uważam, że tylko wtedy to ma sens, żeby przekonać się, na ile człowiek, na co go stać po prostu. No wtedy nie miałem takiej możliwości, no i musiałem wrócić do pracy, żeby sobie zapracować na to, żeby móc dalej trenować. Czyli pojechać na obóz za granicę. No i ta praca wróciła. Wiesz co, ja nie pracowałem długo, bo tam wtedy ja wróciłem na pracę, do pracy na budowie. Tam pracowałem z 2 miechy. A czy wcześniej coś robiłem? Nie pamiętam. Wiesz co, ja też... Nie, no pracowałem też jako masażysta cały czas, jako trener przygotowania motorycznego w zeszłym roku. I tylko wiesz, to było wszystko powiedzmy tak ułożone, nie było tego dużo, o tak powiem. Rozumiem. I no i jakby w grudniu ubiegłego roku już powiedziałem, że znowu 100% do sportu i do przygotowania do igrzysk, żeby mieć pewność. Gdybym nie miał tego złotego medalu tutaj dzisiaj, to i tak bym wiedział, że zrobiłem wszystko i nie mógłbym zrobić więcej. Okej. Okay. No wiesz, mogło się to różnie potoczyć. Nie miałbym medalu i dla mnie by to był znak, że może właśnie trzeba już ze sceny zejść po prostu w tym momencie. Miałeś z tyłu głowy, że postawiłeś wszystko na jedną kartę i... Presja była duża, ale starałem się tego nie dopuszczać do siebie, okay. Wiesz? Tylko cały czas po prostu skupić się na tym, że dobre przygotowania idą super, że bardzo fajnie się w tym bawię i to jest jakby wyzwanie i jednocześnie ostatnia możliwość w historii. No bo tak było. Nie będzie już kolejnej 50. To było, jak powiedział Paweł Fajdek, już zostaje wiecznym mistrzem, bo już nikt mi tego medalu nie będzie kolejnego mistrza na tym dystansie. Więc to jest coś fajnego i miałem to, cały dystans sobie to powtarza na 50 km, czyli 3,50 i 8 sekund. Że to jest mój dzień, że nie będzie drugiej takiej szansy i trzeba to wykorzystać. Skąd w ogóle pomysł na start na 50 km? Bo tak jak powiedziałeś, startowałeś, to był twój drugi start. Pierwsze były eliminacje, tak? Pierwsze były eliminacje Mistrzostwa Polski na 50 km, które wygrałem też. I też ostatni złoty medal na Mistrzostwach Polski. I teraz drugi start i też złoty. A skąd w ogóle pomysł, żeby startować na igrzyskach na 50 km? Ponieważ 20 km startowałem już wiele razy. I w pewnym momencie już poczułem coś takiego, że... Nie robię tam progresu i mówię, no coś mnie blokuje. Nie wiem co, może to była głowa, może to było coś innego i potrzebuję nowego bodźca. I tym bodźcem było właśnie 50 km. Czyli możliwe, że jesteś stworzony do takich długich dystansów po prostu. No tak, bardzo możliwe. Nie podchodziłeś w ten sposób. Bardzo możliwe, ale też no wiesz, ja wygrałem Mistrzostwa Europy Młodzieżowe do 23 lat na 20 km, więc to był znak, że... Ja zawsze słyszałem z tego, że jestem bardzo szybki, bo wiesz, tak jak mówię, też pobiłem rekord na 3000 metrów, więc to jest jakby, widzisz, to jest 3000 metrów, a to jest 50 km, więc to jest zupełnie dwa różne bieguny i teraz kolejnym dystansem będzie 35, więc w teorii to powinien być w ogóle już złoty środek dla mnie, ale wiem, że będzie tam bardzo szybko, że to będzie bliżej 20 i zobaczymy, jak się odnajdę, zresztą jak wszyscy się odnajdą, bo to będzie coś, czego próbowało na razie niewielu, bo nie było tych startów za bardzo. Czyli generalnie jak... Jak cały czas trenujesz przez tyle lat, to jeżeli pod względem finansowym, to można powiedzieć, że... Bida straszna. Bida niesamowita. No jeżeli ja bym to miał robić dla pieniędzy, to już bym musiał skończyć dawno okay. temu. No. Okej. Okay. Czyli żadnej Wiesz pomocy... Wiesz co, u nas jest coś takiego, że... Mimo, że miałeś sukcesy tak naprawdę... No miałeś ten medal Mistrzostw Europy, tak? Zgadza się, ale... Potem Mistrzostwa Polski... Nie lgną. Okay. Do lekkiej, a dochodu już też. Znaczy chyba bardziej do... Bo mi się wydaje, że w lekkiej chyba są sponsorzy, czy nie? Czy to są tylko od konkretnych zawodników? Konkretnych zawodników. Okay. Dlatego, że... No to jest jakiś plus i minus, bo ja pracuję na swój sukces sam. Że jest sam. No wiadomo, że są trenerzy i tak dalej, ale jakby już podczas startu jestem sam i co zrobię, to mam. I z tego też wynika, że nasze współprace ze sponsorami też są indywidualne. Jak wynika to teraz po złotym medalu? Ciężej niż bym się spodziewał. Ciężej? Ciężej, zdecydowanie. Dlatego, że jak się śmieję, skończyła się walka na trasach,
na bieżni zaczęła się o życie. Okay. Oczywiście w cudzysłowie, nie no, ja też nawiązałem współpracę z Lotto i to jest super, bo to jest taki mój teraz będzie chyba no, główny partner i to mi daje spokój, którego nigdy w życiu nie miałem, więc bardzo się cieszę. A i to faktycznie, to był, można powiedzieć, że to był taki chyba jeden z dwóch, trzech sponsorów, którzy tak przyszli do mnie typowo, a no ale wiesz, ja chcę się cały czas rozwijać też. Ty tu wspomniałeś o klubach, ja mam bardzo wiele pomysłów na to, żeby działać i przede wszystkim też przyciągać, powiem ci, młodzież do tego sportu, bo jeżeli ktoś siedzi w szkole albo siedzi przed komputerem, nie jest to dla mnie problem, bo ja też jestem zajarany grami i wiem, że e-sport być może kiedyś wejdzie na igrzyska, bo są już takie plany. I super, tylko że w tym wszystkim uważam, że sport i jakby takie wyjście na świeże powietrze, to była moja odskocznia też. Dla mnie to była odskocznia od nauki, że tam byłem sam, ja wiesz, zupełnie czysty umysł. Tak, a propos tego, co mówisz, to ci przerwę, bo pewnie ten wątek mi ucieknie, to podsunę ci potem podcast. Ostatnio słyszałem i to jest może rozwiązanie dla ciebie, żeby łączyć obozy dla młodzieży połączone z chodem z e-sportem. Bo słyszałem taki pomysł ostatnio i to podobno się świetnie sprawdza, że dzieciaki nie tylko miały kontakt ze sportem, ale też uczyły się tego e-sportu, tak? Co to jest coraz bardziej popularne. No zdecydowanie, no wiesz, jak tam widzisz przez płot tutaj tak. W spotku, przecież tam są budżety tak, 10-milionowe, nie? I rodzice byli zachwyceni, dzieci chciały jechać, bo to nie było tak, że wiesz, że tylko na zewnątrz sport, tylko mieli jakby trochę tego. Mhm. I to był super pomysł i dla rodziców, i dla dzieci, więc może to jest jakby też dla ciebie. Zdecydowanie, no super pomysł. Ja też miałem kontakt z graczami, no jakby z różnych gierek, wiesz, jakieś tam te LOLe czy inne Counter Strike, bo ja kiedyś w Countera bardzo dużo grałem. Aha. No ale to jeszcze tam 1.6, tam dawne czasy i no też się tym jarałem i jadąc na obozy, my nieraz mieliśmy tak, że siadaliśmy na przykładowo Polska kontra Rosja i wiesz, i tam już taka spina, bo wiesz, zawsze gdzieś tam te tarcia były i, no i super to było i myślę, że może to będzie właśnie to. To ci po podcaście. Kurde, już jaram, znowu coś trzeba dopisać. No, znowu co? Więcej roboty. Jest. No, bo teraz się sporo dzieje, wiesz? Jestem cały właśnie czas chciałem zapytać, jak to wygląda po zdobyciu, bo widzę, słyszę, rozmawialiśmy już przez telefon kilka razy i co chwilę gdzieś w rozjazdach. Tutaj telewizja, tutaj szkoła, tu. Jak to wygląda teraz? Jak to wygląda? Od kiedy przyjechałem, cały czas jestem w trasie. I powiem ci, że takich dni, gdzie miałem ja typowo dla siebie, to myślę, że to bym bardziej patrzył, że to były na przykład 2-3 weekendy. Od tego czasu, a mija teraz 8 tydzień, czyli już 2 miesiące za niedługo. Ale trenujesz? Czy raczej? Wiesz co, teraz zaczynam powoli tak. Powoli okay, czyli miałeś taką przerwę? Znaczy to, bo i tak ta przerwa była, tylko na początku myślałem, że ona będzie troszeczkę później, no ale ze względu na to, co się działo, po prostu tak jakby automatycznie, powiedzmy i naturalnie, ona była troszeczkę wcześniej. Nie ma to znaczy żadnego problemu, bo i tak bym tą przerwę miał, tak czy siak. Więc tak naprawdę od października już robota rusza. No listopad to już wiem, że to już będzie taka normalna, już taki powiedzmy na grubo, obozy i tak dalej. A, okej, czyli już zaczynają się wyjazdy. No bo już w marcu Mistrzostwa Świata. Natomiast co, będziesz mógł się teraz skupić w 100% znowu na sporcie? Znowu? Właśnie pierwszy raz tak naprawdę. Znaczy znowu w sensie takim, że tuż przed olimpiadą postawiłeś jedną kartę. Bardziej pod tym kątem. Zgadza mówię, że jakby będziesz mógł kontynuować ten tok takich przygotowań, mówisz od grudnia do olimpiady, no i teraz jakby będziesz mógł mieć spokojną głowę, jeżeli chodzi o przygotowania. Tak, no to o czym zawsze marzyłem, nie? I nie będzie tak, że tak było teraz przed igrzyskami, że co się stanie, jeżeli nic się tam nie wydarzy, bo wtedy to wiesz, to naprawdę by się moje życie mogło zmienić zupełnie i nie wiem, czy znaczy myślę, że byłbym przy sporcie zawsze, bo no, to jest jakby całe moje życie, ale różnie by mogło być. Mhm. Więc tak, na pewno ten spokój będzie, którego nie było nigdy co wcześniej. Potem 3 lata i... Co potem? Co? Ja już jestem myślami tak, no wiadomo, że przyszły rok to są Mistrzostwa Świata, ale Paryż, tak. Ja przeszedłem linię mety i jedna z moich pierwszych myśli to już, że już chcę Paryż, nie? Że no strasznie jestem na to nakręcony, a kolejne igrzyska po Paryżu to jest Los Angeles, więc znowu marzenie można spełnić tak, jak to było z Tokio, bo kiedy usłyszałem, że będą igrzyska w Tokio,
od dzieciaka chciałem tam pojechać, wiesz, jeszcze w ogóle ten drift, mówię, kurde, spotkam tam, to będzie coś pięknego, nie wyszedłem z hotelu nawet. Okay. Wszystko przez okno, tylko autobusu, samolotu, czy... Ale hotelu. Nie wolno wam było wyjść? Z hotelu. Okay. Więc ja tam oglądałem świat przez okno. Okay. 22 godziny. Na dobę, wyobraź sobie, że jesteś zamknięty. No jak w więzieniu. I my się śmialiśmy, że 2 godziny na trening, to że na spacerniak wychodzimy. Aha, czyli to było tak, że mogłeś poświęcić 2 godziny tylko i wyłącznie na dobę, żeby pójść na trening. Okej. Okay. No słabo. No tak mówisz naprawdę jak w więzieniu. Ile siedziałeś w Tokio? 2 tygodnie. Nie, przepraszam, bo to jest ważne. Przed startem siedziałem około, ile to było? 8 dni byliśmy na takim obozie przygotowawczym. W Taichung. Jakoś tak się nazywa. I tam powiedzmy, to było w górach, nie było tam w ogóle ludzi i tam gdzieś mogliśmy sobie pospacerować. I wy tak, to znaczy mówisz kadra lekkoatletów. My to mówię kadra lekkoatletów, zgadza się. Więc tam powiedzmy mieliśmy troszeczkę swobody, tylko że tam było, jakbyś pojechał, nie wiem, w Bieszczady i nie było tam nic totalnie. Tylko no po góry jakieś tam, ale ogólnie fajnie, fajnie. Tam było jakieś jeszcze takie to znośne. Później pojechaliśmy do Sapporo, bo mieliśmy w Sapporo start z tego względu, że organizator wyszedł z założenia, patrząc na prognozy, że tam będzie 5-6 stopni chłodniej. Mhm. W tym czasie. A wyobraź sobie, że w dniu naszego startu w Sapporo było 1 stopień cieplej niż w Tokio. No i byliśmy, już w tym Sapporo właśnie byliśmy zamknięci, tam byliśmy też z tydzień czasu. A w tych górach ile byliście? No też koło, chyba 8 dni. Okay. Koło 8 dni, później pojechaliśmy do Sapporo, tam byliśmy zamknięci w więzieniu. I no, co jest jeszcze ciekawostką, bo tego się nie mówi ogólnie, na przykład szliśmy na stołówkę i nie ma jedzenia. Wyobraź sobie na igrzyskach. Nie ma po prostu jedzenia, bo wyjedli. I coś tam musiałeś sobie szukać. Przychodzimy, nie ma mięsa, nie ma nic, nie? I co? Zapychasz ryżem, nie? O rany. No. No, także jest dużo takich rzeczy, teraz nie potrafię sobie przypomnieć wszystkiego, ale takich ciekawostek jest wiele. A w samym Tokio i wiosce olimpijskiej ja spędziłem mniej niż 12 godzin. Okay. Więc nie jestem w stanie też powiedzieć czegoś więcej. Oprócz tego, że tam się czuło tą swobodę, której u nas w ogóle nie było. Bo tam jednak mogłeś wyjść na tą, po tej wiosce pochodzić, tak jak zostało wspomniane, jeździli tam chłopaki, dziewczyny na deskorolkach, kręcili filmiki, a my nie mogliśmy wyjść nigdzie. A to było tak, że byliście w sensie wy chodziarze, czy ktoś jeszcze chodziarze był? Chodziarze i maratończycy. Okay. Czyli bo to były takie dwie grupy, które... Wytrzymałość, aby wytrzymałość miała lepiej i chłodniej. Patrząc na doświadczenia z Doha, tak jak wspomniałem sprzed 2 lat. Okay. Żeby to się nie powtórzyło. No troszkę tak... No aż tak to się nie powtórzyło, no bo tam nie było 40 stopni, no ale tak. Było ciężko. Okej, okay, okej. Okay. No. No to co, dobra, zrobiłeś trening? Może dlatego, że tak tyle się regenerowałeś? Wiem, ja też się śmieję, mówię, bo jakby mnie puścili, ja bym poszedł gdzieś w Melo na miasto, to by się to mogło inaczej skończyć. Naprawdę, no. Bo, tak wspomnieliśmy, nic się nie dzieje bez powodu. No tak, ale powiedz co, w hotelu... Gry, książki. Wiesz, to w hotelu. Miałeś jakąś konsolę, bo mówisz o grach komputerowych? Nie. W ogóle następna ciekawostka. Japonia nam się kojarzy, że tam jest technologicznie po prostu totalny kosmos, że nie wiem, telewizor się suwa, wychodzi ze ściany. Przychodzimy do pokoju, mamy telewizor wielkości laptopa, który trzymasz na kolanach i siedzimy z kolegą i tak patrzymy, taki monitorek. Po prostu no niesamowite to było. Że jeszcze nuda, śmialiśmy, nuda, dobrze, jeszcze raz nuda. Dobrze, że nie czarno-biały, wiesz. Nie, no mieliśmy tam internet, to wiesz. Aha, no i w telewizji co? Japońskie teleturnieje. Jeżeli kiedyś miałeś okazję, to wiesz, tam skaczą, śmieją się, śpiewają. To, no, nie... aż sprawdzę. Ale sprawdź sobie, bo tam się cuda dzieją. A... No i oczywiście oni pokazywali tylko swoich Japończyków. Przykładowo startuje nasz kolega i my go nie widzimy, bo oni pokazują w tym czasie Japończyka, który się rozgrzewa, a nie finał na przykład, nie wiem, rzut młotem. A, okej. Okay. I więc my, no wiadomo, tam sobie pościągaliśmy i oglądaliśmy tyle, ile mogliśmy te polskie występy naszych kolegów, nie? I to była taka rozrywka, co jeszcze? Książka, piosenka, oglądanie jakichś filmów. No to co? Wszystko. No to tak naprawdę jakbyś był w pandemii i miał takie totalne restrykcje, że nie możesz... No tak, ktoś jest na przykład... jak to się mówi? Że ktoś jest zamknięty, jak ma... Teraz podczas pandemii, jak to się mówiło, że ktoś jest... A, kwarantanna. W kwarantannie jakbyśmy byli, dokładnie. No to więc jeżeli ktoś był w kwarantannie, to my robiliśmy dokładnie to samo. Okej, okej. Oprócz tego treningu, gdzie mogliśmy sobie wyjść. Czyli pewnie chciałeś wrócić jak najszybciej stamtąd. No oczywiście, tam mogłem być jeszcze dłużej, ale już mówię, nie, no to tam się nie da wytrzymać po prostu. No, a tym bardziej, że później już ze względu na medal wracaliśmy wszyscy właśnie medaliści razem, więc... Znaczy wszyscy, no większość powiedzmy, a szczególnie lekkoatletów wtedy. A jak wyglądał twój powrót do Polski?
No tak ci mówię, do 5 rano posiedzieliśmy sobie, nacieszyliśmy się. Przede wszystkim mieliśmy okazję się spotkać pierwszy raz, wiesz, bo tak jak mówię, no my tam byliśmy gdzieś 600 km na północ i posiedzieliśmy, pogadaliśmy, 5 rano wylot, powrót do Polski, no i w Polsce super przywitanie na lotnisku, bardzo dużo ludzi, ale to było nic w porównaniu z tym, jak wróciłem do siebie, do Bojszów, na wioskę. Tam były po prostu tysiące ludzi, nie? Bojszowy mają chyba 2,5 tysiąca, a myślę, że tam było chyba z czwórkę. Że ludzie przyjeżdżali, ktoś do mnie podchodził i mówi, że przyjechałem specjalnie 60 km, żeby się z panem spotkać i zdjęcie zrobić. Więc totalny szał, nie, takie niedowierzanie, wzruszenie też duże, wiesz, bo w większości no, to jest mała, mała wioska i sobie no, znamy się w większości gdzieś tam, czy z widzenia, czy lepiej lub gorzej, ale się znamy i to było coś wspaniałego. Tak samo jak kiedy przyjechałem do Opola, gdzie jest mój klub, tak samo super przywitanie w mieście z prezydentem, wiesz, na rynku. No to są takie fajne momenty po prostu, bo widzisz, że wiele osób po prostu przeżywa to razem z tobą, nawet uważam, że bardziej niż ja. A, rozumiem. No. No tak, no bo jakby nie było, ta twoja historia jest inspirująca, tak? Wyobraź sobie, jeszcze opowiem ci takie historie, że do mnie piszą ludzie z całego świata, mówią, że ja się stałem inspiracją dla nich, wysyłają mi, przykładowo koleżanka z Węgier przysyła mi gazetę, gdzie na dwie strony w gazecie jest artykuł o mnie, wyobraź sobie. To jest po prostu coś niesamowitego. No mówi, że chciała skończyć trenować, a ja się stałem taką inspiracją i słyszę to bardzo często, więc to jest mega super. Podchodzą do mnie trenerzy i opowiadają, że super jesteś dla nas motywacją, a przede wszystkim dla dzieciaków, które trenują i widzą, że no nie można się poddać po prostu. Tylko super. Czasami trzeba walczyć. Miałeś takie momenty w karierze, że chciałeś tym rzucić? Oczywiście. Ja miałem taką przerwę, że już mówię, w życiu nie wracam do tego. Ale miałeś przerwę w... Pół roku. Zupełnie od nie, od nie nic. To było z... Ile to mogło być? 4 lata temu może. 3, 4 lata. Może już więcej. No bo wiesz, czas szybko leci. Nie chcę też teraz skłamać. Ale miałem pół roku takie zupełnie, że pracowałem. Co? Bawiłem się dobrze i... I wtedy, o, wtedy przybrałem na wadze, bo wtedy sobie postanowiłem, dobra, idę na siłkę, nie? Bo ja mam coś takiego, że ja nie jestem w stanie przytyć. Tylko tam powiedzmy jest, nie wiem, z 2-3 kilo to jest max, a resztę to muszę iść i tyrać znowu na siłce, żeby coś przytyć. I wtedy miałem taki czas, no, że chyba miałem z plus 6 kilo i tak było już dobrze, powiem ci. Dobra, sylwetka. Plus 6, czyli... Ponad 70, nie pamiętam też ile. No wiesz, to jest dalej mało, ale no też tak, jakby tak. No, u mnie naprawdę to, żeby przytyć, to ja muszę pracować na to, co wiele osób wkurza na maksa, bo wiesz, mówią, ja ci oddam i ty mi to, wiesz, ty mi to spalisz. Jakby się tak dało, to ja bym był milionerem chyba. Jakby się tak dało taki biznes rozkręcić. No, więc tak było. Były trudne momenty, ale gdzieś zawsze później, po tym okresie... To było tak, że trenowałeś ze swoim tatą i mówisz, mam dość, czy... Tak. Powiedziałem, że po prostu nie chcę tego robić, bo nie sprawia mi to w tym momencie już radości, a coś musiało mieć na to też wpływ, wiesz, że być może po prostu w tym momencie nie zakwalifikowałem się na docelową imprezę i gdzieś ta motywacja spadła u mnie, bo ja chcę zawsze walczyć o najwyższe lokaty, to na pewno i... Co twój tata wtedy na to powiedział? Nic, on się godzi na takie rzeczy. Czyli stwierdził, rozumiem, że skoro tak uważasz, no, to... Wiesz co, no nie ma co się kopać z koniem i gdzieś czegoś na siłę robić. Jasne, nie? Tylko wiesz, zawsze to jest, wiesz, próbowanie przekonać, że wiesz, dużo pracy wykonałeś, całe życie w to włożyłeś. Wiesz co, to czasami... był taki moment właśnie po, powiedzmy tam, nie wiem, 4-5 miesiącach, że mówi, wiesz co, no jest kolejny sezon, bo trzeba się zastanowić, czy by nie wrócić i nie porobić czegoś. I wtedy faktycznie tak było, ale w tym okresie to nie było takiego czegoś. Bo też tak ci mówię, właśnie może było, my mamy docelową imprezę z reguły lipiec bądź sierpień, więc przykładowo, jeżeli ja miałem ostatni start na przykład na Mistrzostwach Polski i nie wiem, czy wtedy mi poszło dobrze, czy źle, załóżmy, że poszło mi źle i później nie miałem nic, bo nie zakwalifikowałem się na te zawody, więc no, musiałem coś znaleźć sobie jakiś sposób na ten czas, co najmniej na przykład do października, żeby się czymś zająć, no i... I to było fajne, bo to było odskoczne dla mnie i potrzebowałem tego. No tak, tak. Fizycznie tak. I psychicznie. A marzyłeś w ogóle kiedyś? Już nie mówię o igrzyskach, ale o medalu olimpijskim. Kiedy miałem 16 lat i właśnie zaczynałem w tym pierwszym klubie, pamiętam ten moment doskonale, postanowiłem sobie, że zdobędę kiedyś złoto na igrzyskach. I naprawdę bardzo mocno w to wierzyłem.
ale z biegiem czasu i szczególnie, kiedy to było, w Londynie był mój pierwszy start na igrzyskach, zdałem sobie sprawę, kiedy przeszedłem właśnie z mistrza Europy na seniorkę i gdzie z mistrza stałem się nagle gdzieś cieniem, bo wiesz, ten przeskok jest bardzo duży w wieku. I jednak jeżeli chodzi o prędkość, to było dla mnie takie chyba zderzenie z rzeczywistością, że jednak to nie przyjdzie tak łatwo, jak sobie myślałem. Że to jest dużo trudniejsze. Nie myślę o złocie, sobie... tylko wiesz, w ogóle gdzieś o tym, żeby o wbiciu się gdzieś na tą czołówkę światową. Tak, wtedy to było takie pierwszy taki sygnał, że będzie bardzo trudno. Zderzeniem z rzeczywistością. Tak, i później przez kolejne lata jakby utwierdzałem się w tym, a jeszcze później przyszła kontuzja, gdzieś miałem zabieg na kolano i wyobraź sobie, że po tym zabiegu ja nie byłem w stanie wrócić i do dzisiaj nie jestem w stanie wrócić na te prędkości z 20 km, które robiłem wcześniej, a wtedy byłem jeszcze, może miałem 20, powiedzmy 3-4 lata, więc jak na chociażby byłem młodym zawodnikiem, a do dzisiaj nie jestem w stanie wrócić i myślę, że to też na pewno była jakaś cegiełka, która sprawiła, wybrałem tą 50, te 50 km. Czyli widzisz coś. Wiesz, ile jest rzeczy, które się składają na to, jak ja się nad tym zastanawiam czasami, to jest po prostu nie do opowiedzenia. Czyli niby coś złego, czyli kontuzja, zabieg na kolano powoduje, że idziesz w inną stronę i to jest ta droga, którą miałeś pójść. Którą miałem pójść. Niesamowite. No. To nie jest przypadek, jak to połączysz wszystko. No, a tych te 12 godzin zbiegów w hotelu. Okoliczności jest za dużo, żeby mówić, że to są wszystko przypadki. Tak. Tak. No. Niesamowite to jest, no. Jak wyglądał start z twojej perspektywy? Bo tam rzeczywiście gdzieś w wywiadach wspominałeś, że zaczęło ci się nudzić, tak? Tak. Wiesz co, pierwszą część dystansu, 25 km, pokonywało mi się bardzo wielkim luzem. A rzeczywiście tempo było tak wolne, jak to analizowałeś, że mówisz, miałeś zegarek, bo już tak. Nie pamiętam, miałeś. Miałem. I mówisz, tętno kurczę, i czas zawsze, każdy kilometr. I mówisz, kurczę, nuda, ale idziemy w miarę szybko i tak, czy tempo było wolne, że się na przykład zawodnicy inni nie wychylali i było ciepło? Myślę, że tak, że przede wszystkim bardzo trudne warunki. Inaczej, tempo nie było wolne, ale nie było, jakby to powiedzieć, no było takie, powiedzmy, umiarkowane jak na zawody i ruszyliśmy, bym powiedział, z wolnym tempem nawet, mhm. Mógł powiedzieć. Bo nikt nie wiedział przede wszystkim, jak się ułoży, kto poprowadzi, jak człowiek będzie reagował na klimat, który tam panuje. Więc no, nikt się nie chciał z tego powodu też wychylać, to jest jedna rzecz. A druga, w momencie, gdy już przeszliśmy tam z 25 km, ja zobaczyłem, że naprawdę się czuję na tej prędkości super luźno, tak jakbym robił wolny trening. To mówię, no chyba jest dobrze. Mhm. I czekają cały czas na ruch moich rywali. No bo jakby... byli faworyci? Oczywiście. No pomyśl sobie, że tam był, startował ze mną rekordzista świata, mistrz olimpijski i medaliści z mistrzostw świata, z igrzysk, z mistrzostw Europy. Więc nas mogło startować 60 zawodników najlepszych. Żeby tam w ogóle pojechać, było trzeba zrobić minimum, które było naprawdę bardzo ciężko zrobić. I no tam była, powiedzmy, można tak powiedzieć w cudzysłowie, śmietanka taka. Najlepszy z najlepszych. Nie ma tam przypadków, nie? O tym nie możemy powiedzieć, że tam jest coś z przypadku. I faktycznie, no, kiedy ja patrzyłem na swój rekord życiowy i tym bardziej, że ja startowałem, tak jak wspominaliśmy, na Mistrzostwach Polskich, gdzie ukończyłem te 50 km i nie miałem tego doświadczenia takiego dużego i nie wiedziałem, na co mnie stać, no to ja nie mogłem się wychylać, bo po prostu, no, bałem się też, co, jak zareaguje mój organizm w takiej temperaturze i co się stanie i czekałem na ruch rywali. On się nie pojawił, więc mówię, no mam do końca, już po 30 km zaczęło mi się nudzić. No właśnie chciałem cię o to zapytać, bo na przykład idziesz, jesteś na 30 km i tak naprawdę patrzę na zegarek. Mam, no właśnie. Mamy tempo już takie, powiedzmy, spoko, ale moje tętno, czyli serducho, bije tak, jakbym szedł sobie spokojnie na wolnym treningu. Okej. Okay. Ale był taki moment, mówisz, przyspieszam i nawet jeżeli mi się nie uda, to będę chwilę w kamerach, będę chwilę pierwszy, czy... Nie. Nie, po nie prostu... mam parcia na szkło zupełnie. Nie, ale wiesz, bo czasami w peletonie kolarskim jest tak, że często zawodnicy... z drugiego, trzeciego rzędu, nie czołówka,
atakują, ale tylko po to, żeby, nie wiem, pokazać sponsorów w telewizji, tak? Aha. W tym sensie, żeby, wiesz, okay, żeby poczuć się jak ci najlepsi. Natomiast z perspektywy czasu większość wie, no czasami są ucieczki, które dolatują do mety, no, i oczywiście wygrywa etap. No tak. Tylko to jest Igrzyska Olimpijskie, to tam jakby... No. Wiadomo, że każdy pewnie liczył na to, że zgadza się. Że nie, ja dojdziesz. Uważam też, że byłem underdogiem takich zawodów i może ktoś mnie zlekceważył, ktoś bał się tego klimatu i tak dalej, więc kolejne rzeczy, które nie są przypadkami. Tak, myślę, że to, że nie byłeś faworytem, na tak pewno z tyłu głowy myśleli, że w końcu spuchniesz, zwolnisz. Faworytem? I... Ja tam można powiedzieć, że byłem jakimś leszczakiem, który sobie przyjechał i próbuje, wiesz, 50 ukończyć drugi raz, więc... No, kto mnie mógł tam brać na poważnie? Jeżeli chodzi o 20, to ja startowałem też z tymi zawodnikami, oni wiedzieli, że jestem szybki. I dlatego ja się zdecydowałem też na atak po 30 km, bo wiedziałem, że mi została ta 20, którą mam już okay w nogach dziesiątki razy po prostu. I czyli to możliwe, że ta twoja szybkość z 20 przełożyła się na tą 20 po 30. Na pewno. Ty w tym olimpijskim chodzie. Tak, no bo ja wyobraź sobie, że miałem momenty, kiedy ja szedłem takim tempem, które było szybsze niż rekord świata. Super. Wiesz, że ja tam miałem na przykład kilometr po 4,11, najszybszy kilometr miałem, z tego, okay, co mi ktoś powiedział. I no to już jest na pewno, to już jest takie tempo, którym się pokonuje nieraz 20 kilometrów. Bo tak więc teraz, jak tak teraz, powiedzieć, jak to, o tym mówisz, i to tempo na 31 mogło być, że twój organizm potraktował to jako rozgrzewkę. Zgadza się. I też koledzy moi starsi, których się pytałem przede wszystkim, którzy mieli już tych 50 też w nogach trochę, oni mówią, wiesz co, Dawid, zawody się tak naprawdę zaczynają po 30-35 kilometrze. I bardzo sobie to wziąłem do serca. Okay. I postanowiłem, że zaatakuję wtedy. No i ja miałem na przykład taki moment, że idę i ja czuję, że już mam bardzo dużą przewagę nad rywalami. To było 2 minuty, w pewnym momencie już ponad 3. Były, ja tak, mówię, było, no, był taki moment. I sobie myślę, no super mi się idzie na mega lajcie takim z bardzo dużą prędkością. I mówię, ja się zacząłem bać, że ja tego nie wytrzymam po prostu. Właśnie i... chciałem zapytać, gdzie były twoje myśli, no bo jednak idziesz sam, nie ma rywali, dużo ja myśli. Ja się bałem tego tempa, z którym ja pokonuję ten dystans, a jednocześnie na jakim luzie ja to robię. I bałem się, że w pewnym momencie po prostu mnie tak sieknie, że wiesz, dostanę taką bombę i nie będę w stanie jakby, kurde, no może nie, że kontynuować, ale że mnie tak sieknie, że po prostu zwolnię mego. Tak. Bo... są przypadki zawodników, którzy mieli bardzo dużą przewagę. Wyobraź sobie, że dostali taką bombę, że przykładowo z 4:30 zwolnili na 12 minut. Wow. I nie byli w stanie iść zwykłym spacerem po prostu. Wow. No, więc są takie sytuacje. Ja miałem taką sytuację w Doha, że ja się zatrzymywałem 10 razy chyba, bo ta temperatura była tak wysoka, że przy punkcie odżywczym polewałem się 5 butelkami, żeby się schłodzić, bo tam było tak gorąco. I tutaj było tak, że no super mi się szło i mówię, dobra, mam super przewagę, po co mam się jeszcze żyłować i gdzieś tam swój organizm do granic możliwości zwalniam. Patrzę, kolejny kilometr, jeszcze bardziej przyspieszyłem. Aha, okay. Wiesz, i to było naprawdę, nie wiem, takie jakieś flow, tak mnie to niosło wszystko. Kibiców było w ogóle 1000, gdzie powiedziano mi, że nie będzie nikogo, a to było centrum Sapporo, mhm, i ludzi było mega i wszyscy, wiesz, że wołają ci tam, Tomale, coś tam i się cieszą. Super, super, to daje ci kopa i niesie. No ostatnie 3 kilometry, tam była moja bomba tak zwana. Czyli tam już było naprawdę, poczułem, że mi odcina energię, mimo okay, że biorę izotoniki i biorę żele, nie wchodzi mi to zupełnie, że wciskam to w siebie na siłę. I wtedy już naprawdę zwolniłem. Wystraszyłeś się, że możesz nie donieść wyniku? Wystraszyłem się, wiedziałem, jaką mam przewagę, więc to było gdzieś, ja sobie też to cały czas kontrolowałem, gdzie są moi rywale, na tablicy, ile mam przewagi, więc wiedziałem, z jakim tempem muszę iść, żeby po prostu sobie to... żeby dojść po prostu jako zwycięzca, ale był faktycznie gdzieś było coś z tyłu głowy, że może się to nie udać, a też pojawił się bardzo duży ból w nodze i bałem się, że to spowoduje, że sędziowie zaczną mnie kartkować, a tak naprawdę to był ból, gdzie no był on fizyczny i gdzieś w głowie był ten strach, a patrząc później na tą końcówkę, widziałem, że ta technika, no i sędziowie też, wiesz, nie dostają ostrzeżenia, więc to było bardziej gdzieś takie, że może coś być nie tak, ale było w porządku, jeżeli chodzi o technikę, nie? Ale ból mi już towarzyszył. Raz, że widzisz, odcina mi energię, dwa, boli i wtedy jest po prostu bardzo, bardzo ciężko, że było ostatni kilometr, naprawdę było bardzo ciężko. Zapłaciłem za tą szarżę. No tak, a był taki moment, że wiedziałeś, że ten medal już jest twój? Który to był moment? Kiedy przekraczałem linię mety. Dopiero.
Dopiero, no dobra, powiedzmy, że kiedy może wziąłem flagę chwilę przed tym, ale... Ale, no, ale to było chyba ostatnie kółko, z tego co ja pamiętam. Tak, to już było ostatnie metry. Tak, zgadza się. No, więc wtedy poczułem, że dopiero jestem zwycięzcą. I nie chciałem dopuszczać do siebie myśli wcześniej, że jestem zwycięzcą. Rozumiem. Wielu sportowców za to zapłaciło bardzo najwyższą cenę. I nie chciałem, miałem to naprawdę, bo ja o tym myślałem, że mówię, nie mogę tak w ogóle pomyśleć, że wygram te zawody. W takim sensie, że wiesz, że już się rozluźnię albo gdzieś. Albo popełnisz jakiś błąd. Albo popełnię błąd, więc... Czyli skupienie tam było... No, a wiesz, jak się ciężko skupić przez 4 godziny? Dlatego też uważam, że wiele rzeczy, to co ci wspominałem, ten gdzieś takie zamknięcie, przykładowo w pokoju, jak byłem sam, oddechy... skupienie to i oczywiście na treningach, nie, że zamykałem się i zupełnie byłem, może nie, że w swoim świecie, ale skupiony w 100% na swojej robocie. Było tak, że podczas startu myśli ci odbiegały i mówisz, że tak, skupienie, było. Żebyś wrócił z powrotem? Było parę takich akcji, że wiesz, że już właśnie mówię, po tym 30 km czy tam 35 i mnie tak niesie, ja się czuję na takim ludzi, mówię, nie może tak być, nie? Ja miałem na przykład takie coś, że i zacząłem na przykład z kibicem jakimś rozmawiać na trasie i wiesz, i mówię, no nie może tak być, nie, że to już jest za dużo i znowu klapki. Za dużo sobie pozwalałem. Za dużo sobie pozwalają, no. I znowu skupienie i jazda do przodu. A masz idoli takich sportowych? Idoli? Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. No wiesz, dla mnie są przede wszystkim idolami ludzie, którzy też mieli ciężko w życiu, a teraz można powiedzieć, że są jakimiś ikonami, ale w ogóle nie są związani z lekką. Nie dla są. Mnie to jest na przykład, nie wiem, Travis Pastrana, czyli jakiś, no, legenda, jeżeli chodzi o motocross. Ja zawsze byłem z takimi sportami, powiedzmy, ekstremalnymi, bo po prostu mnie to jarało i to, że na przykład mój brat też skacze na rowerach, to uważam, że to jest coś, czego normalny człowiek nigdy nie zrobi. I nie wiem, przykładowo Valentino Rossi czy Kubica, który, wiesz... Tak. To jest w ogóle dla mnie jakaś abstrakcja, że człowiek po takim wypadku może wrócić do Formuły 1, gdzie tam to jest... Na takim poziomie, nie? Na takim poziomie, gdzie tam jest już naprawdę top topów, jeżeli chodzi o, musisz, o przygotowanie mentalne i fizyczne, a gdzie ta u niego teraz już niepełnosprawność, bo nie jest w pełni sprawny, bo tak. Wiadomo, ta ręka jest jaka jest, a on potrafi to robić. To jest coś wspaniałego. Ale wiesz co, nie przytoczyć też, bo tych ludzi jest więcej. No ja też na przykład jarałem się mega Tatkiem Błazusiakiem, który w Polsce jest praktycznie, teraz już troszkę jest bardziej znany, tak, ale ogólnie ale on jest kompletnie, mało, wiesz, a tak, on tak. Wygrywa kiedyś zawody na całym świecie, jest wielokrotnie mistrzem świata tak. W hard enduro i nikt go nie zna w Polsce, a w Stanach jest kozakiem. Góra, a dla mnie to, wiesz, że zaczynał od trialu, gdzie ja też w ogóle chciałem kiedyś trial uprawiać na rowerze i tak dalej. Za dużo niestety takiego, wiesz, skupienia. To nie było to. I wtedy za dzieciaka musiałem się ruszać. No i fajnie. No i dzisiaj też jest jednym z moich idoli na pewno. A powiedz mi, przed olimpiadą czułeś, że możesz namieszać? Czy czułeś, że jesteś w super formie? Czułeś, że jesteś w super formie? Czułem, że jestem w super formie, kiedy pojechaliśmy na obóz wysokogórski do Szwajcarii. I kiedy jedziesz w góry, nie każdy to może wie, ale tam brakuje ci po prostu tlenu w powietrzu i ciężej się oddycha, człowiek jest zaspany, męczy się szybciej i tak ty dalej. Ty trenowałeś na górze, w sensie na wysokości, czy i trenowałeś i mieszkałeś? I spałem. I wyobraź sobie, że przyjeżdżam na te... Tam akurat mieliśmy 1800, więc powiedzmy, że dla mnie... Ja już sobie przetestowałem to tak, że dla mnie to 1800 jest super. Do 2000. Więcej po prostu... Nie wiem, czy to jest już... Kwestia choroby wysokogórskiej, czy ja się zaczynam nieproporcjonalnie bardziej męczyć, a nic mi to nie daje. Okay. I przyjeżdżam do tej Szwajcarii, trenujemy i ja przyjeżdżam tam i od razu robię mocniejsze treningi i czuję się na takim luzie, większym niż tutaj na nizinie. I wszystkie treningi szybciej niż powinienem, że ja się na maksa musiałem hamować, a i tak chodziłem za ile szybko. Ile to było przed olimpiadą, przed igrzyskami? Byliśmy tam około prawie miesiąc. A, przed, Szwajcarii. W Szwajcarii, na tej wysokości. Prawie tam było z 24 dni bodajże. Później zjechaliśmy, byliśmy chwilę. No później ten, powiedzmy, że to było na... Czekaj, przed startem to było 3 tygodnie. O tak. 3 tygodnie zjechaliście. Zjechaliśmy, tak. Na 3 tygodnie. Ja chciałem zjechać... I powiem ci, że to jest optymalne, bo się zastanawiam, albo zrobimy to tak, że zjedziemy na 2 tygodnie przed, albo na 3 właśnie. Zjechaliśmy na 3, idealnie, no jak widać, spasowało to. Wcześniej robiłem też, siedziałem na hipoksji w Zakopanem,
Hipoksja, czyli zamykamy tak, się w ja pokoju. Tam ja właśnie chciałem o to zapytać, wysokość. Że hipoksja w sensie, że też mieszkałeś gdzieś wyżej, czy to była kwestia namiotu tlenowego? Miałem i namiot, ale to w przeszłości, a teraz siedziałem w pokoju po prostu i tam sobie stawiałem wysokość. Namiot miałeś taki, że ci brzęczał w nocy? Mimo wszystko spałeś? Spałem, albo to po prostu miałem taki komfort, że mogłem sobie to schować gdzieś w łazience albo w pokoju obok i wtedy to nie przeszkadzało. A, okej, okay. No. Bo są takie namioty, że śpisz... No i ten sam namiot jest w środku duszno, ciepło, jest duszno, oczywiście ja się budziłem i wiesz, że tam się skrapla powietrze. No, właśnie dlatego to pytam. Jest nieprzyjemne. W pokoju tego nie było w Zakopanem, ale wyobraź sobie, że tam ten obóz i ta hipoksja po prostu mnie styrały niesamowicie z kolei, że ja nie byłem w stanie żadnego treningu robić. W Zakopanem. Męczyłem się niesamowicie, a ja tam miałem wysokość 1600, 800, nie wiem czy miałem nawet dwójkę. A mega mnie to zmęczyło, ale to było w maju. I może to spowodowało, że później ta Szwajcaria była, mi tak fajnie weszła. Że się super czułeś. Tak. I ja też zrobiłem tam tak, że po tej hipoksji w Zakopanem zjechaliśmy. Ja startowałem na drugi albo trzeci dzień po tym. Okay. Więc jadąc na start, ja czułem się bardzo źle. Ale na samym starcie już było naprawdę w porządku. A startowałem na 20 km i to było tak naprawdę dla mnie przetarcie i próba, jak się będzie mój organizm czuł po tej hipoksji i czuł się... Powiedzmy średnio na plus, ale widziałem, że jest dobrze, tylko musiałbym w tej hipoksji zdecydowanie dłużej siedzieć, żeby ten organizm powoli adoptować, jednak będąc w hipoksji. A w Zakopanem ile siedziałeś w tej hipoksji czasu? Strzelam też, że około 3 tygodni. A, czyli to też nie było tam jakiś, też był taki, tylko że znowu start był szybszy niż potem tak, od razu, Szwajcarii. Bo to są takie dwie szkoły, że zjeżdżasz i startujesz, albo odczekasz sobie... Co najmniej te 10 dni. Czyli tu też można by było powiedzieć, że po Zakopanem przypadek pokazał ci, że jednak musisz dłużej odczekać. Tak, ale inaczej reaguję na hipoksję, inaczej reaguję, kiedy jestem na wysokości naturalnej, nazwijmy to. A, okej. Okay. Że ta hipoksja nie do końca nie odzwierciedla na dlatego, bo też jadąc w góry, no mamy inne ciśnienie zdecydowanie i to też ma znaczenie. Wiele rzeczy, no tak naprawdę. Wiesz, jadąc też w inne miejsce, masz inne powietrze, może... Wiele rzeczy ma wpływ na to. Też psychicznie pewnie, na pewno jak zmieniasz otoczenie, pewnie szwajcarskie góry robią wrażenie. No kurde, to robi taką robotę, wiesz, pewnie że to jest... Pewnie dobre samopoczucie psychiczne, tak. Jak jesteś w Szwajcarii w górach. Zdecydowanie. A lepsze niż w Zakopanem, gdzie byłeś już pewnie setki razy, nie? Byłem w tym roku w Zakopanem pierwszy raz w życiu na obozie. Tak? Wiesz dlaczego? Bo nie ma tam dla nas tras. A, okay. I dlatego to jest problem i musimy wszędzie dojeżdżać, żeby znaleźć chociaż kawałek powiedzmy takiej spokojnej i w miarę płaskiej trasy, bo my jednak trenujemy w miarę po płaskim. No a tak to jeździliśmy tam do Doliny Chochołowskiej, no ale to trzeba już dojechać z pół godzinki, więc przepraszam, no to jest problem tam głównie, jest to problematyczne, a głównie pojechałem tam właśnie, żeby zbadać jak mój organizm będzie reagował na hipoksję. Czyli wcześniej robiłeś hipoksję? Wcześniej miałem namiot, ale miałem bardzo złych doradców i ten namiot mnie zniszczył po prostu, bo ktoś mi powiedział wskakuj od razu na taką i taką wysokość, a to tak nie działa niestety. A tym bardziej, że widzę na co ja reaguję dobrze, a powyżej czego już męczę się, a nic mi to nie daje. Nie? I nie buduję krwi, tylko ją wręcz niszczy. Okay. No bo nam chodzi o to, żeby tej podbić ten hematokryt, hemoglobinę, żeby transportować tlen, prawda? I tak dalej, więc no... Ja już wiem, jak to robić na swoim organizmie. To jest najważniejsze. Jak u mnie to działa. Nie? Każdy musi to sam gdzieś też przetestować. No nie tylko to, wszystko odżywki i tak dalej. Ja ogólnie bardzo mało stosuję odżywek, powiem ci. Izotonik, aminokwasy. Ale masz jakieś konkretne swoje, takie sprawdzone? Chodzi ci że... jakąś o izotonik, markę? No. Tak, myślę, że tak. Okay. Myślę, że teraz już mam, ale no i to jest mak i koniec. I żele na treningu. No ale to są takie, wiesz, to nie ma jakiś kreatyn i tak dalej. No bo ja tego nie potrzebuję, nie? Nie ma magii. Nie ma czaru. Nie ma tam czegoś, jakiegoś super niesamowitego środka. No tylko wiadomo, jakieś tam, oprócz jakiejś EPO, hormon wzrostu. Nie, to się wytnie. To tego nie puszczę, nie puszczę. Nie, no śmieję się oczywiście. Nie. Ja bym nie był... Kurde, powiem ci, nie byłbym w stanie po prostu żyć z czymś takim. Raz, że mi cały czas się działo na bani, że mam coś, zaraz mnie zbadają i koniec, wylatuję w ogóle ze sportu, a dwa, uważam, że to nie o to chodzi chyba, wiesz? Ale
Nie wiem, co ci powiedzieć. No widzisz, co się dzieje z rosyjską reprezentacją. Tak. Tam wszyscy, tam chyba już od dzieciaka po prostu, że przychodzisz i od razu kabel i jechane. Oglądałeś dokumenty... Ikar? No. Oczywiście. Miałeś tyle czasu przed... Wiesz co, to jest jedno, że Ikar, a ja miałem z tym styczność namacalną, że ja widziałem, co się dzieje po prostu, nie? I że dla nich to jest chleb powszedni. To jest tak, jakbyś ty, nie wiem, wziął rano witaminy. Zresztą, czekaj... To nie było w swoim przypadku, że... No tak, ja byłem właśnie na tych Mistrzostwach Europy, gdzie ja byłem wtedy drugi, a po czasie ja dopiero tak, odzyskałem... Tak, tak, teraz sobie przypomniałem, że tak. To chyba jakiegoś Rosjanina. Rosjanina, no. No bo no, mówię ci, że jeżeli chodzi o Rosjan... Rosjan? Jak to się mówi? Rusków. O ruskich. To oni tam wszyscy, tak ci mówię, to była taka szkoła, że to było coś normalnego, nie? Żeby po prostu zwyciężać. Dobra, te Mistrzostwa Europy czułeś, że gość jest z innej galaktyki? Nie. Nie, tam z kolei było coś takiego, mimo, że brał, czyli był w zasięgu, a... Tak, zdecydowanie bo czasami wie, że jest tak, że deklasuje zawodników. Sekundę. No, aha, to ja nie wiedziałem. No, nawet, że to a przegrałem z nim, tak naprawdę on w pewnym momencie zrobił coś takiego, jak ja teraz na igrzyskach. Czyli on uciekł nam, a ja sobie myślę, nie wiem na co mnie stać, a chcę mieć blachę z tych mistrzostw. I wtedy nie myślałem, że muszę za wszelką cenę wygrać. I on uciekł i ja nie poszedłem za nim jakby, bo nie wiedziałem. Mhm. Bałem się, a teraz już się nie bałem. Bo nie ma takiej drugiej nie ma takiej szansy drugiej. Czyli wiesz, byłoby taka szansa, że jakbyś za nim poszedł? Myślę, że bym go wciągnął. No naprawdę. Nawet nie był. No, tak mówię, no, koniec końców ja go doszedłem na sekundę. No może on też odpuścił sobie koniec, wiesz, tak jak ja to zrobiłem tutaj, a drugie noże byłem też zmęczony. Ale myślę, że mogłem te sanki pociągnąć wtedy. I było inaczej. Jakbyś miał medal bez dyskwalifikacji. Miałbym, wiesz, no, miałbym złoty medal, usłyszałbym hymn i cieszyłbym się tym. Dużo bardziej niż kiedy ten medal dostaje po prostu z ręki 5 lat później. Mm. I to nie ten medal, tylko inny zupełnie. A oni go zdyskwalifikowali jakiś czas później? Dopiero tak, później. Bo ta technologia zawsze, dopingowcy są przed tymi, którzy ich gonią. Tak, ale to było tak, że te próbki krwi czy moczu, to one były przechowywane sprzed lat i tą techniką zbadali tak. Jego krew tak. Czy mocz. No, nie chcę cię skłamać, 3-4 lata później. Okej. Okay. No. Więc to jest dużo czasu, nie? Bardzo dużo. A uwierz mi, że czasami to, że wygrywasz albo jesteś drugi, potrafi też bardzo dużo zmienić. Wiesz co, myślę, że to kwestia psychiki, nie? Ale patrz, wiara w siebie. Wiara w siebie. Druga rzecz, wspominaliśmy, sponsorzy. Jesteś drugi, tak. A tu jesteś pierwszy, tak? A każdy chce pracować z najlepszym. I wiele innych rzeczy. Tak, jeżeli chodzi o stypendium, ja dostałem na przykład połowę mniejsze stypendium, niż bym wygrał. A. I później nikt mi tego już nie zwrócił. Napisz, że podanie może. Napisałem, może się jeszcze zgodzą. Że powiedzieli, że nie. Nie. No, powiedzieli, bo wiesz dlaczego ja napisałem to podanie chyba w zeszłym roku, bo ktoś mi powiedział, że jest możliwość, że jeżeli ktoś właśnie odzyskał na przykład albo w ogóle zdobył medal, albo jakiś inny kolor, to może się ubiegać o to. Napisałem tylko dla seniorów. Reszta nas nie liczy. I mówię ci na każdym kroku po prostu pod górkę. Ja się śmieję, że im ciężej jest dla mnie, tym lepiej. Nawali śniegu, super. Najlepiej po kolana. Nie przeszkadza mi to. A masz uparty charakter? Czy raczej nie powiedziałbyś? Mam ciężki charakter, wiesz? Tak? Mam ciężki charakter, bo uważam zawsze, że mam rację. Okej. Okay. Więc to może być... Nie, no śmieję się, nie aż tak, ale staram się czasami też ludzi do czegoś przekonać, bo jeżeli uważam, że mam rację, a ktoś za wszelką cenę gdzieś nieraz brnie popełnia jakieś błędy, gdzie ja już się nauczyłem, bo też chodzi mi o innych sportowców, którzy są zawodowcami, ale oni mają też klapki na oczach nieraz i ja im chcę pomóc, ale oni chyba nie do końca chcą, albo też w danym momencie ja nie jestem dla nich autorytetem, tylko po prostu ktoś tam chodzi i tyle. No a na przykład w relacjach z tatą trenerem? Ma z tobą ciężko, czy ty masz ciężko z nim, czy że taka znacie się uważam, na tyle że dobrze? Mamy super, ale są takie momenty, że jest bardzo ciężko. Głównie z mojej strony, wiesz, bo na przykład coś mnie boli, nie idzie mi trening i wtedy po prostu musimy gdzieś tam się odciąć na chwilę, wiesz, i bo ja potrafię też powiedzieć coś bardzo takiego niemiłego, z czego nie jestem dumny. Mieszkasz ale... z rodzicami, czy mieszkacie osobno? Wiesz co, jakby... Tak, mieszkamy w jednym domu. No właśnie o to pytam, tak. Jak te relacje, wiesz, jednak jak no masz ja trenera... Ja nie widuję, wiesz, dlatego okay. Ja się cieszę po prostu, że to aha, jest tak, moja rzeczywiście, możliwość. Bo obozy, no. Tak, to prawda, rzeczywiście. Pomyśl sobie, że na przykład ja jestem na obozach, załóżmy, nie wiem, 250 dni w roku. To dlatego to jest dla mnie super moment, że my się możemy spotkać, usiąść rodzinną
I czy tam ludzi, o rodziców, chodzi. Tylko wiesz też gdzieś tam babcia, dziadek, wujkowie, kuzyni, bo mieszkamy od siebie też blisko i fajnie, że tak jest po prostu. No a powiedz mi, jeżeli chodzi, jak jesteś na obozach, dostajesz plan treningowy przed obozem, czy dziennie konsultujecie? Dostaję przed obozem, a na bieżąco go doprecyzowujemy i jeżeli jest jakaś jakiś problem albo coś, no to go korygujemy po prostu. Czyli trening oparty jest o tętno? Czas, tętno, obciążenia? O tak, przede wszystkim. Ja też muszę swoje kilometry wychodzić. Tętno, czasy i o swoje progi przemian tlenowych, beztlenowych, na których bazujemy bardzo. Badania masz w laboratorium? I tak, i też na bieżni. Lekkoatletycznej? Tak. I co, to jest tak samo, że określone prędkości? Określone prędkości. Pobiera na krew? Tak. Czyli tak, normalnie. Bo możesz zrobić tak, ja lubię te badania właśnie na bieżni, bo uważam, że one są bardziej realne. Na bieżni lekkoatletycznej, nie na bieżni w laboratorium. Tak, bo uważam, że to jest bardziej realne. A na bieżni przede wszystkim na bieżnia cię napędza. Ja tam mogę skoczyć na dużo większe prędkości niż jest to później w realu. No bo pytanie, w laboratorium jest o tyle, można powiedzieć w cudzysłowie, łatwiej, że idziesz na bieżni mechanicznej i co 3 minuty zwiększona jest prędkość, tak? Ale na bieżni to samo mogę zrobić. Właśnie chciałem o to zapytać. Tylko, że trudniej jest dokładnie dopasować tą prędkość, ale wiesz, już czujesz na tyle organizm? Tak, czuję organizm, a też różnica tam, że potem zrobię sekundę, dwie, to nie ma znaczenia, wiesz? Aż takiego. Uważam, że to... Ja się nie chcę być też fanatykiem liczb, gdzie każdy w tych czasach, wiesz, ktoś potrafi mi przebiec, zawodnik przykładowo mój, przebiega pętlę na stadionie i on przebiega 400 metrów, ale GPS mu pokazuje, że on ma 390 i on musi dobiec. I no przecież mówię, przecież to ma 400 metrów, nie, co ty robisz, człowieku? No ale tu jest inaczej pokazane i on musi to dobiec. No i to już jest, wiesz... Przegięcie. To jest przegięcie, to jest jakaś paranoja i uważam, że wiele osób musi zrozumieć, że popełnia błąd, robiąc coś takiego. Nie ma to sensu po prostu. No wierzą za bardzo w cyferki i w te wszystkie urządzenia, które są dzisiaj niby, są mają pomagać. Mają pomagać, ale to wszystko nie działa tak, jest z taką precyzją, jak nie wiem, jak może kiedyś będzie działało. Miejmy nadzieję. Bo na przykład GPS na stadionie się bardzo gubi nieraz. Tak. A czasami potrafi ci mierzyć super. Ja też mam jeden zegarek, przykładowo idę na trasie, którą mam wymierzoną kółkiem, takim, nie wiem jak to nazwać. No takie policyjne. Takie policyjne nazwijmy tak, to. Tak, tak. I on rozumie, że to kółko musi mierzyć super, chociaż też mierzyłem różnymi kółkami i też różnie potrafi to mierzyć. Ale już mam to wymierzone i czasami zegarek punkt w ten, załóżmy co kilometr pika. Mierzę, mam kilometr, a czasami mylimy się... Na jednym kilometrze potrafi się pomylić 100 metrów, a to już jest bardzo dużo, kiedy robię na przykład 20-30 kilometrów. Ale ja dalej uważam, że powinniśmy patrzeć na czas, który wykonujemy jako docelowo, a nie właśnie koncentrować się na tych metrach, wiesz, co do metra. Tylko przykładowo na tym treningu robię godzinę wysiłku. Sobie to kontroluję, oczywiście też kilometr, ile kilometrów pokonam, ale to ma większe znaczenie. A jeżeli chodzi o chód, wracając do idoli, masz albo miałeś, znaczy masz swoich idoli, jeżeli chodzi o swoich konkurentów, z którymi, nie wiem, chciałeś kiedyś wygrać albo... No jasne, no to był na pewno właśnie Johan Diniz, czyli rekordzista świata, albo Matej Todt, czyli mistrz z Rio. No i udało się. Byli też. Byli. I było tak, że szedłeś obok nich i mówisz, nie wychylają nosa, jeszcze z nimi. I... No, Johan wychylał, bo on tam też szalał na tej trasie, że wyrywał tam później gdzieś do kibla jakieś, kurde, i tak co chwilę. No, ale to jest wariat w ogóle, nie? To by trzeba go poznać, bo to jest też człowiek bardzo ciekawy, a Francuz. I z nim jest tak, że on albo wygrywa, albo nie kończy najczęściej. Aha, czyli jest taki nieprzewidywalny. Bardzo nieprzewidywalny. I to jest chyba też trochę taka metoda, co? No. Że nie wiadomo, co zrobi. Ja uważam, że on sam nie wie, na co go stać i on po prostu ryzykuje. Zawsze. Okej. Okay. No ale niestety też przez to nie ma medalu z igrzysk. Mimo, że jest rekordzistą jeszcze, ale on skończył karierę, więc już nie będzie miał. A jest rekordzistą świata i tego rekordu też już nikt nie pobije nigdy. Okej. Okay. No, bo ten wynik jest hardkorowy, nie? Tam to jest pomyśl sobie, że tutaj ja miałem każdy kilometr średnio mi wyszedł po
4,36, a on ma rekord świata po 4,15 każdy kilometr. Wow. No. Ale to też wiadomo. No on ma super... Ale też na 50? O kurczę. Więc ja startowałem z zawodnikiem i powiem sobie, że on ma ode mnie czas lepszy od 18 minut. I idziesz z nim? I idę z nim. No. Więc gdzie ja tam mam, wiesz, się wychylać przed takich zawodników, czy przed takiego Mateja Tota, który jest mistrzem i on ma 10 minut, albo więcej niż 10, on ma 12 minut lepszy czas i ja mam z nimi wygrywać. No ale też dane miejsce, przykładowo on robił ten rekord i były z kolei idealne warunki, można powiedzieć. Super trasa, super chłodniutko, wiesz o co chodzi. I to u nas wytrzymałości odgrywa kluczowe znaczenie. Pracujesz z psychologiem? Chciałem, nie udało nam się przez bardzo długi czas się spotkać po prostu, bo gdzieś zawsze byliśmy w rozjazdach, a teraz już nie, potrzebuję. Tak. Uważam, że już wiem, czego ja sam dla siebie potrzebuję, co mam wypracować. Być może wróci ten temat, nie wiem, bo tego nigdy nie wykluczam, bo uważam, że to jest jakaś wisienka na torcie zawsze. Przygotowanie takie mentalne, ale na razie nie czuję potrzeby, żeby po prostu... Czyli chciałeś nie dlatego, że czułeś potrzebę, tylko wychodzi z założenia, że to coś może ci dać, coś uważam, może zmienić? Tak, tak, ale uważam, że mogło to też dołożyć pozytywną cegiełkę. Nie wiem, czy by tak było, może było na odwrót, ale właśnie to mierzenie się z tą codziennością i z tym, żeby wyrzucić te myśli z głowy, że co jak będzie, jak się nie uda, tu trzeba pracować, tu wiesz, trenować. Wiele tego jest po prostu. Żeby nie myśleć o tym, co będzie, jeżeli się nie uda przede wszystkim. Tylko no to jest ten moment, kiedy pracujesz na daną rzecz, a później... Czyli co, przychodziły takie myśli i twoją receptą było na to, żeby wyrzucić te myśli z głowy, robić swoje. Robić swoje, tak. I tak jak też w sumie pytałeś, czy ja się czułem mocny. Tak, czułem się po tym obozie w Szwajcarii bardzo mocny. I to mi dawało poczucie tego, że mogę znaleźć się w pierwszej ósemce na igrzyskach. Ale to był... Ta pierwsza ósemka to było... Jakby wynik obliczeń takich, to było, czy to wynik, było taki tak, szacowanie wynik, trochę, że szacowanie. Racjonalne. Racjonalne, bardzo racjonalne, tak. Że jakby po tym, co przerobiłem, po tym, ile teoretycznie mogę urwać z tego wyniku, który zrobiłem wcześniej tam w marcu na Mistrzostwach Polski, gdzie mogę się znaleźć po prostu. No, to ale... byłby sukces dla ciebie. Tak, oczywiście, oczywiście, że tak. Dlatego też mówię w ósemce, a nie w dziesiątce, bo dla nas finał igrzysk to jest pierwsza ósemka. I jeżeli ty jesteś w pierwszej ósemce, dostajesz automatycznie stypendium z ministerstwa. Jesteś dziewiąty i już nie dostajesz nic. Czyli jesteś... Czyli chciałeś zrobić skok na kasę. Wiesz co, no tak. Nie, śmieję się, oczywiście. Ale wiem. Do końca, bo... Mówię ci, bo ja wierzyłem w to, że jeżeli to zrobię, to znowu będę miał ten spokój, o którym marzyłem. Wiem. miał to, co... I będę mógł dalej się rozwijać po prostu. I to nie był skok na kasę, że wow, ale to jest super. Nie, no śmieję się, oczywiście. Ale hajs teraz, wiesz, wyjdę na miasto i będzie tylko impreza. Tylko, że będzie spokojniej. Czyli generalnie był cel taki, żeby być w ósemce? I brać wszystko, co można będzie więcej. Mhm. Super. No. Można było dużo więcej, jak się okazało. No tak. No tak, rzeczywiście. Myślałeś kiedyś, miałeś takie myśli, że gdyby nie sport, to gdzie byś był? Kim byś był, co byś robił w życiu? Nie wiem, powiem ci. Kiedyś myślałem, że zostanę kierowcą ciężarówki. Już miałem takiego jednego tutaj, co był już jedną jakby młody zawodnik, Tomek Brembol też mówi, że chciał być kierowcą autobusu. Już miał takie myśli. Albo autobusu, tak, żeby podróżować i w sumie kierowca autobusu ma lepiej niż ciężarówki na pewno. No zależy jak przy twoim jakby otwarciu do ludzi, to chyba lepiej autobusem. Autobusem, jest taki zdecydowanie, tak. Zamknięty, to chyba lepiej na tirach jeździć. Tak, ja myślę, żebym poszedł jednak w sport, w jakiś masaż, fizjoterapia, takie rzeczy. Okay, żeby, albo właśnie treningi personalne. Żeby mieć kontakt cały czas, tak, z zawodnikami. Poznawać nowych ludzi i mi to dawało zawsze największą radość, kiedy kogoś poznawałem, wiesz? I kiedy mogłem podróżować po świecie, więc w sporcie się to idealnie łączy. Po medalu olimpijskim... Z tego, co mówisz, to nie było problemów z motywacją. Nie ma problemów. Dalej jesteś głodny. Nie, jestem bardziej zmotywowany niż wcześniej jeszcze. Bo wierzę, że teraz będzie można... Przede wszystkim 35 km, nowe wyzwanie.
Mega się tym jaram. Bo było 20 i 50, tak? Tak. Wcześniej. A teraz będzie 20 i 35. Okej. Okay. Więc... A z czego to wynika, że skrócili? Myślę, że... Kasa, czyli krótszy czas transmisji, za długa transmisja. Telewizja powiedziała, tniemy i robimy to w czasie maratonu. Okej. Okay. No i koniec historii. Okej. Okay. No. Kasa. Zawsze o kasę się rozchodzi. Z perspektywy czasu, mentalnie, co byś poradził młodemu zawodnikowi, który zaczyna karierę ze sportem? Przede wszystkim... Przygodę. Żeby też od razu, jeżeli w coś idzie, od razu się nie poddawał, ale szukał. Dużo, jak najwięcej tylko może szukać różnych sportów, wiesz? Jeżeli już w czymś jest, to niech w tym zostanie chwilę dłużej i zobaczy, czy sprawia mu to radość. Czasami może to nie sprawiać radości, ale to też nie jest moment, żeby się poddać. Tylko jeszcze czasami trzeba zacisnąć zęby i zobaczyć, bo sport to są wzloty i upadki. Nie każdy wygrywa cały czas i trzeba to mieć też na uwadze. Po prostu nie poddawać się, uważam, przede wszystkim. Łatwo się nie poddawać, bo jeżeli w czymś jesteś już dłużej i widzisz, że nie ma na przykład jakiegoś progresu, może warto się zastanowić, czy nie zrobić czegoś innego, nie spróbować. Ale przede wszystkim nie poddawać się. Jeżeli już czujesz, że na przykład idziesz do piłki i jarasz się piłką na maksa, robić wszystko, żeby być w tym najlepszym. I naprawdę poświęcić się temu, bo tylko wtedy się przekonamy, czy jesteśmy, czego jesteśmy warci po prostu. Super. Dawid, dzięki bardzo za inspirującą rozmowę. Dziękuję. Życzę Ci dalej, żebyś nie tracił tego luzu i dalej był sobą, bo powiem Ci szczerze, że spotkaliśmy się po raz pierwszy, a mam wrażenie, jakbyśmy znali się dużo, dużo wcześniej, więc dzięki bardzo i nie zmieniaj się. Spotkamy się nieraz na pewno jeszcze. Również dziękuję za zaproszenie. Super, dzięki bardzo. Dziękuję.